Są osoby, które widząc problem, zatrzymują się. Myślą nieszablonowo. Szukają niecodziennych rozwiązań. W inkubatorze pomysłów testują je i udoskonalają. W podcaście Społeczne Wynalazki rozmawiamy o tych innowacyjnych pomysłach z ich twórcami i twórczyniami. W tym odcinku Alek Grzybek opowie o zinie, czyli gazetce przygotowywanej przez osoby przebywające w otwartych ośrodkach dla cudzoziemców. Zapraszam. Cześć Alku. Cześć. Ja już we wstępie trochę zdradziłam, o czym będzie ten odcinek podcastu. Natomiast kiedy myślę sobie w ogóle o innowatorach i innowatorkach i tych osobach, które wymyślają niecodzienne pomysły, to zastanawiam się zawsze, za każdym razem, jak to się dzieje, że wy na te pomysły wpadacie. Wyobrażam sobie, że gdyby zapytać, wiesz, osobę, czego mogą potrzebować osoby w ośrodkach dla cudzoziemców, to myślę, że pomysł utworzenia gazetki to nie jest coś, co się od razu nasuwa. Więc chciałam cię zapytać, jak ty te kropki połączyłeś i jak na ten pomysł wpadłeś? No u mnie ten proces właśnie jakoś tak się wykluwał stopniowo i nawet bym powiedział, że to nadal trwa i to się jakoś rozwija dalej, a chyba takim pierwszym impulsem w tym kierunku była moja praca magisterska i jak studiowałem w Instytucie Kultury Polskiej w Warszawie, taki nowy kierunek wtedy sztuki społeczne. W ramach tej pracy mojej magisterskiej zrobiłem właśnie zina, taką oddolną publikację z działkowcami. W tej mojej pracy skupiałem się na pracy rąk, na takim zaznaczaniu się obecności właśnie działkowców w siatce miasta, w tkance miejskiej i potem zbierałem różne wywiady, różne historie, patenty, różne działkowe opowieści i wydałem to właśnie w formie takiej małej publikacji i jakoś to medium na tyle dobrze się sprawdziło i na tyle było jakoś takie dostępne, też jakoś nie było w jakiś sposób pretensjonalne, bo to jest taka oddolna publikacja zszyta po prostu zszywaczem i łatwo dostępna, łatwa do powielania, też niedroga w produkcji. I od tego się jakoś zaczęło, że to medium jakoś mi się sprawdziło. Właśnie w kolejnych projektach i do dzisiaj, kiedy jakoś robię jakieś takie działania ze społecznościami różnymi, czy inne działania, to medium się jakoś przewija. A skąd ta druga kropka w takim razie? To już wiemy skąd kropka zin od magazin i to jest, wyjaśniłeś przed chwilą na czym to polega, czyli to jest taka publikacja, gazetka, która jest bardzo prosta w formie i może być, tak jak powiedziałeś, zszyta zszywaczem, ale ta druga kropka, czyli osoby w ośrodkach dla cudzoziemców, osoby z doświadczeniem uchodźczym, migranckim, jak wpadłeś na ten trop? Tutaj była sytuacja dla mnie na tyle jasna, że wtedy, kiedy aplikowałem o grant na tą innowację, ten kryzys na granicy polsko-białoruskiej wtedy miał taki swój największy medialny rozdźwięk i jakoś na tyle czułem, że chciałbym coś zrobić w tym kierunku, w jakimś chociaż małym stopniu pomóc, czy nagłośnić, czy no właśnie chciałem jakoś nie stać obojętny wobec tej sprawy, kiedy na granicy w lesie ginęli ludzie i dzieci i jakoś dotknęło mnie to osobiście i po prostu postanowiłem coś z tym zrobić, no a to co mogłem sobie pozwolić, czy to co jakoś umiałem robić, no to jest właśnie komunikacja wizualna, którą się zajmuję zawodowo i jest to jakby moja profesja, więc od razu połączyłem sobie te dwa kanały, czyli po prostu komunikację wizualną, czyli nagłośnienie tej informacji w jakiś znany mi sposób, więc padło na to, że najprościej by było zrobić właśnie jakiś rodzaj broszury informacyjnej i to był taki pierwszy krok. Natomiast ośrodki pojawiły się taką drogą researchu po prostu. Dowiedziałem się, że w Polsce jest kilkanaście takich ośrodków. Te ośrodki dzielą się na zamknięte, otwarte. Ja zająłem się tymi otwartymi ze względu na taki trochę łatwiejszy dostęp tam, ale też są mniejszy rygor mają te ośrodki i osoby, które tam przebywają, mogą też opuszczać ten ośrodek przede wszystkim, co było z mojej perspektywy ważne.
No i pewnie też tobie było łatwiej do takiego miejsca po prostu dotrzeć, wejść i coś tam robić. Tak, tak. Więc po prostu czytałem o tym, skąd, gdzie uchodźcy, osoby cudzoziemskie, gdzie przebywają w Polsce, gdzie trafiają. No i czytałem o tym i trafiłem na taki ośrodek, który jakoś z mojego researchu wynikało, że jest w jakiś sposób trochę zaniedbany w takim sensie, że jest daleko od Warszawy, w której jest dużo fundacji zajmujących się tym tematem. No i znalazłem się w tym ośrodku w grupie pod koło Grudziądza, który rzeczywiście no, jest jakoś tam, nie ma tam za dużo takich dodatkowych działań, czy nie ma tam nic, jakiejś oferty dla tych osób, które tam się znajdują, więc pomyślałem, że zaproponuję takie działanie jako taka próba sprawdzenia tej mojej idei, chociaż w jakimś małym zakresie próbę doinformowania czy informowania o w ogóle sytuacji migracyjnej w Polsce. I czy tam cię powitano z otwartymi ramionami, czy to jednak było trudne, żeby przekonać, rozumiem, że osoby decyzyjne musiały na to wyrazić zgodę, a potem w drugim kroku, rozumiem, że to była praca z osobami, które w tym ośrodku są i je chyba też musiałeś jakoś zachęcić czy przekonać, jak to wyglądało? Tak, no żeby w ogóle wejść do ośrodka, to przede wszystkim trzeba napisać podanie, trzeba wyjaśnić powód, trzeba przejść przez taką kontrolę, trzeba być sprawdzony pod kątem przestępstw na tle seksualnym, że się nie jest notowanym. Wtedy taki ośrodek, właściwie centrala tych ośrodków w Warszawie wyraża zgodę i trzeba dogadać termin z wybranym ośrodkiem, z kierownictwem już w tym ośrodku. No i ustalamy wtedy datę, kiedy można tam przyjść. No sam ten proces może teraz, jak powiedziałem, to właśnie nie wydaje się tak bardzo skomplikowany, jednak mi to na przykład z mojego doświadczenia bardzo to się rozciągnęło w czasie, wysyłanie tych próśb. Ile ci to zajęło, ten etap? Na takie podanie na początku czekałem ponad miesiąc, następnie dogranie takich szczegółów, też wybudowanie jakiegoś takiego zaufania, że nie jestem osobą, która, nie wiem, chce tam przyjść, nie wiadomo po co, nie wiadomo z czym. Też wymagało po prostu kilku rozmów, też mojego przyjazdu tam do środka, żeby osoby, które są tam w kierownictwie, trochę dowiedziały się, po co ja to robię, dlaczego chcę to zrobić, no i żebyśmy się poznali. To oczywiście jakby uważam, że jest bardzo istotne, bo osoby, które tam przebywają, są z bardzo różnych miejsc, z bardzo różnym doświadczeniem, więc ta taka wrażliwość na drugą osobę, ale też na jakieś takie poruszanie różnych kwestii z przeszłości może być dla takich osób trudna, więc tutaj od początku bardzo stawiałem na taką też ekspertyzę innych osób, więc dużo konsultowałem też na przykład z znajomą psycholożką, jak rozmawiać w ogóle z takimi osobami, o czym można rozmawiać. Jakby uczyłem się też w ogóle sposobu, żeby to było jak najbardziej komfortowe dla osób z ośrodka, żeby ich jakoś obudzić jakiś traum. A mieliśmy jedną taką trudniejszą sytuację właśnie. To ja o te trudniejsze sytuacje jeszcze cię dopytam za chwilę, ale chciałabym jeszcze zrozumieć i prześledzić razem z tobą, tak żeby osoby, które nas słuchają, też mogły sobie wyobrazić, jak ten projekt, jak ten proces wyglądał. Rozumiem, że po tym trudnym i długim dość etapie przekonywania ośrodka, że można ci zaufać i że przychodzisz tam z dobrymi intencjami i po tym jak doposażyłeś się w taki know-how, jak w ogóle pracować z tymi osobami, przyszedł ten moment, kiedy faktycznie mogłeś tam wejść i zacząć tę pracę, prawda? Tak. Tak. I sam proces wyglądał następująco, bo jakby ZIN, o którym wspomnieliśmy na początku, jest tak naprawdę takim pretekstem tylko. Ten ZIN służył mi po to, żeby móc opisać, co ja chcę tam zrobić, jakby też mieć taki obiekt, z którym będziemy mogli w zasadzie podzielić się z innymi i zacząć dyskusję na temat w ogóle, po co ja jestem w tym ośrodku, czemu te osoby są w ośrodku i to było pewnego rodzaju narzędzie, ale tak naprawdę najważniejszym, taką najistotniejszą częścią tej innowacji był cykl warsztatów, który przeprowadziliśmy już w większym gronie, w większym zespole. Zaprosiłem osoby do udziału w tym projekcie i podczas tego cyklu
właśnie poruszaliśmy różne kwestie. Z jednej strony to były właśnie takie praktyczne wskazówki, mieliśmy taki cykl warsztatów na temat tego, jak można szukać pomocy po wyjściu z ośrodka, albo nawet jeszcze będąc z ośrodka, do jakich fundacji można się odzywać, gdzie można znaleźć pierwsze mieszkanie, jak można się zaktywizować, nie mając jeszcze legalnego statusu przebywania w Polsce. I to prowadziła Hawa, osoba, która dziś jest bardzo aktywnie zaangażowana w sprawy właśnie migracyjne, a kilkanaście lat temu sama była w takim ośrodku, więc była idealnym taką osobą na początek, gdzie opowiedziała swoją historię, ale też dała dużo takich praktycznych wskazówek. I mówię to dlatego, że właśnie bardzo mi zależało na tym, żeby te warsztaty były czymś, co dadzą tym osobom w tym ośrodku coś, co im będzie naprawdę przydatne, jakoś przyda im się w życiu. Więc ten cykl warsztatowy dzielił się na taką praktyczną część, czyli właśnie te warsztaty informacyjne, trochę też warsztaty o Polsce i w ogóle o kulturze polskiej. Natomiast ta druga część warsztatowa była już bardziej taka kreatywna na temat pisania, po co w ogóle pisać, jak można pisać, jak w ogóle mówić o sobie, trochę jak można mówić, czasami nie używając nawet słów, tylko języka wizualnego. I to była taka część, która powiedzmy jakoś już bardziej kierowała się w tą stronę wizualną, na którą był nastawiony zin. A czy osoby chętnie brały udział w tych warsztatach? Czy to jest tak, że to była stała grupa, którą na początku w jakiś sposób zrekrutowaliście? Czy było tak, że zaczęła się od jakiejś mniejszej grupy, a kolejne osoby dochodziły i w ogóle ile tych osób było? No to jest właśnie bardzo ciekawe, bo w ośrodku jest dość spora rotacja osób. W tym ośrodku, w którym my byliśmy, było około 200 osób. I te osoby oczywiście czekają na decyzję, żeby mogły legalnie być w Polsce, wtedy mogą opuścić taki ośrodek. Do momentu uzyskania tej decyzji muszą tam przebywać. No, jakby mogą tam przebywać, każdej chwili mogą wyjść, aczkolwiek no wtedy nie mają za bardzo dużych możliwości poradzenia sobie. Mieliśmy przez to, że warsztaty trwały przez około 4 miesięcy, no to kilka osób rzeczywiście już wyszło z ośrodka. Jest jedna pani, która zaczęła z nami warsztat od początku, potem już poza ośrodkiem właściwie go kontynuowała. Są osoby, które doszły też w jakimś trakcie, więc grupa była bardzo otwarta. Każdy mógł dołączyć, każdy mógł zrezygnować w każdej chwili, ale nawiązała się taka, powiedzmy, silna grupa osób, które były od początku do końca i powiedzmy było to około 10 osób. Alek, a jeszcze powiedz, jakby dociągając do końca tego procesu, bo rozumiem, że istotny jest ten element, o którym mówiłeś, że zin tak naprawdę jest trochę pretekstem, a trochę narzędziem do tego, żeby te warsztaty przeprowadzić, żeby porozmawiać też o tych wszystkich tematach, o których też wspominałeś, czyli tych bardzo praktycznych, ale jak rozumiem też trochę psychologicznych, trochę takiego wsparcia na start w nowym kraju. Natomiast ostatnim, jeśli dobrze rozumiem, elementem jest wyjście do sąsiadów, czyli pokazanie tej gazetki osobom, które mieszkają w okolicy ośrodka. Popraw mnie, jeśli tak. I chciałam cię zapytać jeszcze o ten element, na ile twoim zdaniem ta część projektu, czyli pokazanie tych historii, tego wszystkiego, co zebraliście podczas warsztatów, o tych historiach jeszcze możemy powiedzieć, bo rzeczywiście to jest też ten element, który, jak rozumiem, mocno grał na tym etapie pokazywania osób, czy ich historii, osób z ośrodka do Polek i Polaków mieszkających gdzieś tam w okolicy. Na ile to jest ten element, który twoim zdaniem jest ważny? Mhm. To tutaj przyznam się, że właśnie ten trzeci element, czyli te tak zwane, my to nazywaliśmy roboczo, spotkania autorskie, czyli spotkania z mieszkańcami w Grudziądzu, w Toruniu i w Bydgoszczy, bo one się odbyły właśnie w tych miastach, czyli to są miasta najbliżej ośrodka. Grudziądz dosłownie jest oddalony niecałe 5 kilometrów od grupy, więc to jest taki największy ośrodek, gdzie osoby z ośrodka mogą odwiedzić po prostu to miasto. Ja na początku myślałem, że
nie wierzyłem, że to będzie jakoś istotne. Po prostu jakoś też nie miałem takiego przeczucia. Myślałem, że głównie tutaj ta publikacja jakoś będzie takim głównym narzędziem i na tym się zakończy, a okazało się właśnie ku zaskoczeniu, że te spotkania były tak naprawdę najważniejszym takim elementem, gdzie dopiero wtedy te osoby z ośrodka, niektóre osoby nawet pierwszy raz były w Grudziądzu, co też świadczy o tym, że te osoby często po prostu boją się, czy nie są zachęcone, czy nawet nie wiedzą, gdzie pójść w tym Grudziądzu. A gdzie, Alek, to spotkanie się odbyło? Co to było za miejsce? To był jakiś dom kultury? Spotkanie odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia Obywatelskie Grudziądz, do którego jakoś udało nam się połączyć za sprawą różnych znajomości. Jest to stowarzyszenie, którym zarządza pani Beata i ona też angażuje się, powiedzmy, społecznie i prowadzi różne lokalne projekty. Ja nie jestem z Grudziądza, nie mam tam za wiele kontaktów, więc naturalnym wydało mi się, że muszę się odezwać do lokalnej aktywistki, która po prostu jest na miejscu, wie co i jak. No i była to pani Beata, która świetnie pomogła mi właśnie gdzie, co i jak zorganizować, łącznie z miejscem, gdzie mogliśmy zaprosić mieszkańców i osoby z ośrodka. Więc odbyło się to w ich siedzibie przy rynku, więc bardzo też takim dobrej lokalizacji, gdzie każdy mógł wejść po prostu z ulicy. Tak, a jak teraz mówisz o tym, że nie wierzyłeś, że ten etap jest ważny, czy że on ma jakiś głębszy sens, ale się o tym przekonałeś, to co takiego było na tym wydarzeniu, podczas tych wydarzeń, podczas tych spotkań, co cię przekonało do tego, że to jednak jest tak samo, jeśli nie bardziej istotny element całego projektu? To pierwszym takim momentem było, jak było na to spotkanie właściwie wszyscy autorzy i autorki przyjechały i przyjechali do Grudziądza i każdy czytał swój wpis w swoim języku, bo tak jest skonstruowany zin, że te wpisy poszczególnych osób są napisane w swoich ojczystych językach. My natomiast zrobiliśmy tłumaczenie na polski, więc w momencie, kiedy wszyscy po kolei przeczytali te swoje wpisy w tych różnych językach, to był dla mnie był taki jakiś pierwszy sygnał, że coś ciekawego tu się dzieje i też widziałem zainteresowanie osób, które przyszły na to spotkanie i to był taki pierwszy mały sygnał, że właśnie usłyszenie tych słów w tym języku przez te osoby, które to napisały, było jakimś takim mocnym gestem, a drugim takim istotnym elementem było po prostu to, że udało się nawiązać realną współpracę pomiędzy mieszkańcami a osobami z ośrodka. Dwie panie z ośrodka, które bardzo lubią kuchnię i interesują się gotowaniem, chciały coś zrobić i po prostu natrafiły tam, poznały taką osobę, która jest też jakąś tak rodzajem lokalnej aktywistki i zaprosiła ich do współpracy, prowadzenia jakichś warsztatów. No i ten przykład tych dwóch osób był dla mnie właściwie taką kwintesencją tego spotkania, bo właśnie o to chodziło, żeby te osoby jakoś coś miały z tego, ale też jakby żeby nie czuły się zaproszone do tego miasta, czuły się, że też mogą coś zrobić poza tym ośrodkiem i jakoś umożliwić im spotkanie i to się zadziało i to było dla mnie niesamowite i tak, też mogę powiedzieć oczywiście o rzeczach, które nie wyszły, bo nie chcę tylko mówić o dobrych rzeczach, jakby to był projekt idealny, bo taki nie był, ale rzeczywiście ten element połączenia tych osób był dla mnie osobiście niesamowity i też wydaje mi się, że mieszkańcy podczas tej rozmowy, bo organizowaliśmy po prostu po odczytaniu tych wpisów taką debatę otwartą, bardzo dużo było pytań, bardzo dużo padało pytań do osób z ośrodka, co też było dla mnie jakimś takim świadectwem zainteresowania i takiej naprawdę ciekawej debaty wokół tego statusu, kim są te osoby, dlaczego tutaj się przyjechały. Po prostu takie bardzo, bardzo podstawowe wymiana informacji, która jakby
właściwie no miała za zadanie jakby walkę z jakimiś stereotypami i poznanie tych osób, a nie jako jakiejś grupy, nie wiadomo, bliżej określonej, która po prostu mieszka w ośrodku, do którego nikt nie odwiedza. No myślę, że to jest w ogóle bardzo wyjątkowa sytuacja, żeby osoby, które na przykład mają w głowach jakieś stereotypy albo mają po prostu dużo pytań, mogły je zadać tym osobom, które no właśnie samym uchodźcom czy uchodźczyniom, że zwykle, nie wiem, takich informacji poszukuje się no w różnych źródłach w internecie, a tam są różne rzeczy na ten temat. Dokładnie. Albo pytając siebie gdzieś tam nawzajem, ale taka możliwość, żeby stanąć twarzą w twarz z osobą i zadać jej te pytania nurtujące i usłyszeć te odpowiedzi, myślę, że to jest naprawdę bardzo wyjątkowa sytuacja. A jakbyś jeszcze, Alek, powiedział te wpisy, żebyśmy tutaj doprecyzowali, o których mówiłeś i które były czytane w językach ojczystych osób, które autorów i autorek. Rozumiem, że to były ich historie, to jak oni trafili do Polski albo co robili w swoim kraju. Tutaj, jeżeli chodzi o wpisy, które znalazły się w publikacji, miały różny charakter, bardzo różny charakter. Ja też jeszcze nie dodałem istotnej informacji, ale jakby cały ten proces tworzenia tej publikacji był bardzo demokratyczny i próbowaliśmy razem nadać jakiś charakter tego. Ja jedyną taką ramą, którą uważałem za istotną, było to, że chcemy coś wydrukować, będzie to fizycznie na papierze, miałem na to jakiś budżet, a to jak, co tam napiszemy, to jak to będzie wyglądało, było właśnie decydowane podczas warsztatów. No i w zasadzie starałem się, tak naprawdę moją rolą było jak najmniejsze ingerowanie w to, co te osoby chcą napisać czy powiedzieć, ewentualnie tylko zachęcenie, a osoby, które przygotowały bardzo, bardzo różne wpisy i są to na przykład po prostu rysunki, są to historie bardzo wzruszające, na przykład pana, który przeszedł piechotą z Moskwy do Polski, opisał całą swoją podróż, która trwała kilka tygodni. Są to historie przyjaźni, są to historie, które na przykład marzenia i plany na przyszłość. Jest też na przykład kilka takich wpisów, powiedziałbym, o charakterze pasji hobbystycznym, czyli po prostu sobie podzieliły się, co lubią robić, czym się zajmują, w czym są dobre, bo jeszcze tutaj właśnie może dodam taką bardzo ciekawą kwestię, że osobami, z którymi się spotkałem i którymi pracowaliśmy wspólnie nad tym wpisem, jak, nie wiem, czy to było jakieś szczęście, czy po prostu tak zawsze jest, ale mieliśmy bardzo ciekawą, bardzo zróżnicowaną grupę osób, które naprawdę są dobrze wykwalifikowane. Mieliśmy na przykład chłopaka z Somalii, który włada 5 językami i jest lekarzem, więc on na przykład zrobił wpis taki dotyczący, jak sobie radzić w trudnych, stresujących sytuacjach. Więc zin też jest takim rodzajem trochę takiego mini poradnika, takich sprawdzonych rzeczy od właśnie osób z takim doświadczeniem dla takich osób. Niesamowite. I te gazetki, i to, co zostało stworzone, możecie zobaczyć, bo to jest w formie PDF dostępne. Podamy adres strony, gdzie można sobie obejrzeć, jak taki PDF wygląda. Jest też jeszcze mamy kilka kopii fizycznych, wydrukowanych, więc też na stronie jest adres mailowy, jakby ktoś chciał otrzymać takiego zina w formie fizycznej, to też można napisać, ja prześlę, bo jeszcze mamy kilka, niedużo, ale jeszcze mamy kilka sztuk, więc tak, całość jest dostępna w PDF-ie. Wszystko podamy w opisie odcinka, no a ja teraz jednak zadam to pytanie o to, co było trudne. Na pewno trudne było dla mnie nie przekraczanie jakichś kwestii, które te osoby nie czułyby się komfortowo, mówię o osobach już w ośrodku, nie przekraczanie ich jakiejś prywatnej, jak to powiedzieć, ich prywatnej perspektywy, czy czegoś, co nie czuliby się dobrze, że się podzieliły. Chodzi mi o to, że bardzo na początku dbaliśmy o to, że jeżeli ktoś przygotuje już wpis do zina, to żeby był świadomy, że to będzie czytane przez inne osoby, że to jest jakby osoby, które brały udział, po prostu miały świadomość tego, że nie tworzą tego tylko do siebie, tylko się
tym też dzielącym, więc myślę, że to był istotny aspekt. Oraz też zapewnienie anonimowości, która była bardzo ważna w przypadku niektórych osób, bo tak jak wspomniałem, historie są różne tych osób i niektóre osoby po prostu nie chcą nie podawać swojego imienia czy nazwiska, więc niektóre osoby działały pod pseudonimem i też zapewniliśmy taką możliwość. Nie ma zdjęć z ośrodka, też ze względu i osób, które tam przebywają, ale też kierownictwo to nas prosiło, więc to są takie elementy, które bardzo teraz, jak mówię, z tej perspektywy już po tym projekcie są oczywiste, ale bardzo trzeba było dużo uważać na takie kwestie, albo jakim językiem się mówi, co się mówi, bo też pamiętajmy, że kiedy my tam byliśmy z innymi osobami, które prowadziły warsztat, to wojna w Ukrainie miała, no już trwała i to była dość taka świeży temat i też nie chcieliśmy jakby, żeby ten zin był taką smutną, czy może nie jest dobre słowo, ale żeby nie był takim, nie zachęcaliśmy do pisania na temat trudnych rzeczy, tylko zachęcaliśmy do napisania to, na co te osoby mają ochotę się podzielić, żeby pokazać tą perspektywę ich, co dla nich jest ważne w tym momencie, ale jeżeli chodzi właśnie o taki trudniejszy moment, to mieliśmy dwie osoby, które powiedziały, że nie są gotowe nawet na rozmowę teraz w grupie. Projekt wydaje się ciekawy, ale podziękowały, nie wzięły udziału, więc myślę, że tutaj właśnie to było takie kluczowe, żeby zapewnić taką pewną swobodę i wrażliwość na jakąś taką możliwość rezygnacji w każdym momencie. A czy wy mieliście tam tłumacza, czy tłumaczy? Bo rozumiem, że to były osoby, które posługują się różnymi językami. Tak, mieliśmy świetną tłumaczkę, Ksiuszę, która też studiowała na tym samym kierunku, co ja. Miałem okazję właśnie poznać ją dzięki studiom. Ksiusza była z nami od początku i była niezbędna, bo nie wszystkie mówiły po polsku, właściwie mniejszość mówiła po polsku, sporo osób mówiło po angielsku oraz po rosyjsku, więc nasza tłumaczka mówiła w języku angielskim, rosyjskim i polskim i to wystarczyło do komunikacji naszej. Tak, i to było bardzo kluczowe, bardzo niezbędne. A zapytałam o trudne momenty, więc teraz dla balansu zapytam o to, czy był taki moment, kiedy poczułeś, że to, co robisz, ma sens. Tak, no wydaje mi się, że chyba dla mnie takim momentem, kiedy w tym projekcie jakoś poczułem, że to ma sens, po prostu było to, kiedy już przyjechałem do ośrodka z wydrukowanymi publikacjami, rozdałem wszystkim i te osoby po prostu mi podziękowały i to były podziękowania takie bardzo szczere. Przeprowadziliśmy taką krótką ankietę ewaluacyjną, co możemy poprawić, co można by przeprowadzić lepiej, żeby te warsztaty były dla nich ciekawsze. Bardzo dużo pozytywnych opinii tam zebraliśmy. Ku mojemu zaskoczeniu właśnie warsztaty na temat Polski były dla nich bardzo istotne i poczułem wtedy, że to ma sens, że właśnie te podziękowania i to, że te osoby przyszły na te warsztaty i na kolejny warsztat chciały przyjść, to było dla mnie wystarczającą motywacją, żeby to robić. I tak, i to było bardzo, bardzo wzruszające dla mnie. A czy o ten moment taki bardzo poruszający czy wzruszający też cię chciałam zapytać, czy było coś takiego, co bardzo szczególnie utkwiło ci w pamięci po całym tym projekcie? Tak, mam taką obserwację. Mieliśmy pewną osobę, która brała udział w projekcie, była na każdych warsztatach. Kiedy pierwszy raz poznałem tą osobę, widziałem na korytarzu, podszedłem, żeby zaprosić na te warsztaty, przedstawiłem się, w ogóle powiedziałem, kim jestem. Ksiusza, nasza tłumaczka, była ze mną, więc wszystko tłumaczyła. Ona też dodała od siebie kilka słów. Ta osoba przyszła bardzo nieśmiało, bardzo nieprzekonana na pierwsze spotkanie i została do końca. I to, co było niesamowite, to jakby przeobrażenie tej osoby i pewna taka zmiana i pewność siebie, kiedy na początku nie odezwała się ani jednym słowem w zasadzie, to pod koniec, kiedy mieliśmy spotkanie autorskie, podeszła do mnie na koniec tego spotkania i powiedziała: słuchaj,
Wiesz, jestem bardzo zdziwiona, że w ogóle się powiedziałam coś, że jakby odważyłam się powiedzieć publicznie coś. I dla niej to był szok, że ona się zdziwiła sama, że w ogóle powiedziała. I ja rzeczywiście widziałem to, jak ta osoba się zmienia jakieś odblokowała. Oczywiście to są dość subtelne rzeczy, ale to było takie nie, bardzo, bardzo ciekawe zobaczyć taką przemianę. Chciałam ci, chociaż nie wiem, czy to, co teraz opowiedziałeś oraz ta wcześniejsza wypowiedź twoja o tej informacji zwrotnej od osób, które z wami robiły zina, czy tam właśnie nie kryje się gdzieś odpowiedź, ale zadam to pytanie trochę inaczej. To znaczy, jaka w ogóle jest twoja motywacja? Po co zajęłeś się tym projektem, albo po co w ogóle robisz takie rzeczy, które, wiesz, no nie przynoszą pieniędzy, nie jest człowiek super sławny, jak taki projekt zrobi, chociaż oczywiście w niektórych kręgach na pewno cieszy się ogromnym szacunkiem. Mógłbyś robić pewnie milion innych rzeczy, skończyłeś świetne studia, pracujesz i mieszkasz teraz w Berlinie, chyba możemy to zdradzić, więc dlaczego w ogóle zdecydowałeś się zrobić coś takiego? Tak szerzej patrząc na w ogóle takie zaangażowanie społeczne i angażowanie się w projekty, konkretnie właśnie w kwestie migracyjne. I jest przede wszystkim sam czuję, sam jestem migrantem, sam mieszkam nie w swoim kraju, więc w jakiś sposób utożsamiam się z pewnymi problemami, z pewnym nieprzynależeniem do miejsca, gdzie przebywam, z pewnymi trudnościami, co w jakiś sposób może ułatwia mi też nawiązanie kontaktów i utożsamienie się z osobami o podobnym doświadczeniu. A drugim chyba takim motorem dla mnie jest po prostu robienie czegoś, co jakby nie umiem znaleźć lepszego słowa, ale że ma dla mnie jakiś sens. Nie jest właśnie dosłownie, nie jest to tylko czysto zarobkowa rzecz, która w dobie globalnego ocieplenia, w dobie kryzysu klimatycznego i też zawirowań politycznych w Polsce i na świecie, takie działania w takim mikroskali, w takim mikrogrupach po prostu dają pewną z jednej strony satysfakcję, ale też właśnie mogą przyczynić się do jakichś takich małych zmian, w które ja wierzę i wierzę, że po prostu takie małe, oddolne działania mogą zmienić ten świat chociaż trochę na lepsze i chyba to jest dla mnie główną motywacją i głównym motorem i widzę w tym sens po prostu i dlatego się tym zajmuję i mnie to interesuje. A to jest też tak, że idea innowacji i tego, czym się zajmuje inkubator pomysłów. Idea jest taka, żeby ten pojedynczy, przetestowany pomysł można było realizować w innych miejscach, więc ta mała zmiana świata, o której mówiłeś, może być zmultiplikowana. I chciałam cię zapytać o to, czy ty widzisz, że ten pomysł robienia czegoś wspólnie przez grupę osób z czy to ośrodka dla cudzoziemców, ale wyobrażam sobie, że to mogą być też inne miejsca, na przykład, nie wiem, ośrodek socjoterapeutyczny albo inne placówki, które wydają się zamknięte, ale że można tam zrobić coś twórczego razem, żeby potem opowiedzieć to osobom, które gdzieś są dookoła, na zewnątrz, właśnie może trochę powalczyć ze stereotypami albo rozpakować jakieś rzeczy, które są zagadkowe, dla niektórych osób trudne. Czy ty widzisz taki potencjał w tym pomyśle, że on rzeczywiście może pączkować w różnych innych miejscach, być może nie tylko w ośrodkach dla osób cudzoziemskich? Tak, jak najbardziej. I też od początku ten model tej innowacji był trochę przewidziany tak, żeby właśnie można było to przeprowadzić w różnych miejscach. Na początku ja myślałem o różnych ośrodkach, bo nie miałem jeszcze, kiedy zastanawiałem się, jak to można przeprowadzić, nie miałem konkretnego na myśli, więc jakby myślałem nad taką uniwersalną metodologią pracy i jak najbardziej. I chyba właśnie to jest też taki ciekawy element tego projektu, że jak najbardziej można to modyfikować i przeprowadzać w innych miejscach. Moim takim, powiedzmy, może marzenie, to jest duże słowo, ale takim pomysłem pierwotnym było to, żeby taki zin wydawany był przez albo jeden zin przez różne ośrodki równocześnie, żeby był też takim kanałem wymiany informacji pomiędzy różnymi ośrodkami, albo żeby każdy ośrodek wydawał raz na przykład
na rok taką gazetkę. Wtedy mielibyśmy co jakiś czas po prostu taką informację o co tam słychać u tych osób. Więc jak najbardziej to jest do powielenia. Równie dobrze to może być właśnie w jakichś takich miejscach wielokulturowych, w świetlicach wielokulturowych, w domach kultury, wszędzie gdzieś, gdzie się spotykają osoby właśnie z doświadczeniem migracji czy uchodźczym. Równie dobrze to też widzę taką sytuację, że może to mieć taki charakter nawet międzynarodowy, ze względu na to, że gazeta ta jest wydawana w różnych językach. Osoby o różnej narodowości mogą czytać. To już trochę wiemy o marzeniach, to znaczy zin na całym świecie. Ale chciałam cię na koniec jeszcze, Alek, zapytać o to, co dalej. To znaczy, czy planujesz jeszcze coś robić z tym pomysłem, albo, i tak sobie wyobrażam głowy innowatorów i innowatorek, że tam po prostu furczy od pomysłów. I czy tak rzeczywiście jest? I czy masz jakieś kolejne pomysły na takie społeczne działania? Czy zamierzasz może jeszcze jakoś rozwijać ten pomysł Zina, albo zająć się czymś zupełnie innym? Nie, planuję zająć się na pewno tematem właśnie osób uchodźczych, zdecydowanie. Jest to taki temat, który właśnie jest mi teraz bardzo, bardzo bliski, bardzo jakoś trafił na mnie i bardzo, bardzo, bardzo się cieszę z tego powodu. Też to, co w tym projekcie jest dla mnie osobiście bardzo ciekawe, to, że jakoś naturalnie on się rozwija. Dopóki jakoś nie umiera śmiercią naturalną i cały czas pojawiają się nowe rozwiązania czy nowe propozycje rozwijania tego projektu, to ja zdecydowanie chcę to kontynuować, więc takie działania edukacyjne wokół tego projektu cały czas planujemy. Planujemy też na pewno spotkanie w takim miejscu bardziej artystycznym. Planujemy spotkanie w CSW w Toruniu, żeby projekt trafił też do trochę innej grupy odbiorców, więc projekt cały czas jakby żyje. Fundacja Stocznia też teraz działa na tak zwanym w zakresie upowszechniania tego pomysłu, więc możliwe, że jakieś właśnie kolejne pomysły, jak można wykorzystać ten model, czy dosłownie powtórzenie tego modelu w innym ośrodku, jest możliwe i możliwe w najbliższej przyszłości, że się wydarzy. W takim razie ja mocno trzymam kciuki za to, żeby ZIN się rozwijał. Właśnie, może nie tylko w Polsce, ale też w innych miejscach. Bardzo ci, Alek, dziękuję za rozmowę. Ja też również dziękuję. Bardzo miło mi się rozmawiało i do usłyszenia. I do usłyszenia. Dziękuję, cześć. W tym odcinku to wszystko. Podcastu słuchajcie na Spotify i YouTubie, a więcej o innowacjach, którymi opiekuje się Inkubator Pomysłów, znajdziecie na stronie inkubatorpomysłów.org.pl. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.